Hejka, moi drodzy, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak wykonać takie skarpetki. One są robione od góry do dołu, z taką tutaj piętą robioną rzędami skróconymi, z naszym ostatnio ulubionym wzorkiem. Tak ona wygląda. Wydaje mi się, że nie jest trudna. Robiłam ją magic loopem, ale wy, jeżeli chcecie użyć drutów pończoszniczych czy jakichś innych krótkich, jakichkolwiek, to tutaj oczywiście to od was zależy. Ja pokażę wam właśnie taką skarpetkę robioną magic loopem. I teraz tak. Takie skarpetki zrobiłam z włóczki Nale od Nowity. Tak wygląda banderola. I tutaj mamy w 100 gramach 260 metrów, mamy 75% wełny i 25% poliamidu. Ta włóczka jest odpowiednia na druty 3 mm i ja właśnie z takich drutów korzystałam. Tutaj mam druty 3 mm i długość żyłki tutaj mamy 80 cm i to jest według mnie bardzo fajna długość, jeżeli chodzi o pracę Magic Loopem. Jeżeli będzie krótsza, to może być już ciężej, może być nam niewygodnie. Jeżeli może być dłuższa, to też może nam się ta żyłka gdzieś plątać i też nam może być niewygodnie. Wydaje mi się, że 80 cm to jest tak spoko, jeżeli chodzi o pracę Magic Loopem przy skarpetkach. Co będziemy jeszcze potrzebować oprócz drutów? Oczywiście igłę będziemy potrzebować. Tutaj koniec, te palce są zszyte. Co Wam oczywiście pokażę, jak to zrobić. Na pewno jakieś markery. O, różne. Jakie tam potrzebuje, jakie tam macie. Jeżeli nie macie takich markerów, to oczywiście możecie skorzystać z jakiejś innej włóczki, jaką macie w domu, tylko żeby była po prostu w innym kolorze. Chodzi o to, żeby odpowiednio zaznaczyć pewne miejsca. Dobrze, to co? Zabieramy się do pracy. Dobrze, zaczniemy sobie od nabrania naszych oczek na druty. I teraz tak, jeżeli chodzi o nabieranie oczek w przypadku skarpetek, czapek czy na przykład swetrów na górze, jeżeli chodzi o karczek i ten karczek jest w miarę blisko, albo na przykład golfów, to narzucam sobie te oczka na dwa druty. Czyli narzucę sobie teraz oczka na dwa druty po to, aby góra tej skarpetki była maksymalnie elastyczna, żeby nic mi tam nie przeszkadzało, jeżeli będę wkładała tę skarpetkę. I teraz robimy to tak, że będziemy narzucać sobie oczka naszą standardową metodą, czyli long tail cast on, czyli metoda długiego ogona. I robi się ją tak, że trzeba sobie tutaj odwinąć kawałek tej włóczki, spokojnie, tak 1,5 metra, zobaczcie. I ja to wszystko sobie tutaj kładę z boczku. I w ten sposób mam, zobaczcie, dwie końcóweczki. Tutaj jest ta moja końcóweczka. Ona sobie tutaj z tyłu leży, a tutaj nitka prowadzi do kłębka. Tak? Czyli tak to tutaj wygląda. I zrobimy sobie nasz supełek, naszą pętelkę, nasze pierwsze oczko. I robimy to w taki sposób, że tą końcówkę tutaj, o tą, przekładamy tu z tyłu. O, widać. Łapiemy, powstaje nam pętelka i tą końcówkę właśnie przeciągamy przez tą pętelkę i wkładamy w nią nasz drut albo druty, jak to w moim przypadku. I zaciągamy. I w taki sposób mamy pierwsze oczko, tak ono wygląda. Nasza pętelka dla mnie to jest moje pierwsze oczko, ja je już wliczam właśnie tutaj w te moje oczka. I teraz będziemy narzucać sobie nasze oczka i robimy to w taki sposób. Zobaczcie, tutaj cały czas jest ta nitka, która jest moją końcówką, a tutaj cały czas jest nitka, która prowadzi do kłębka. I teraz robimy tak, łapiemy sobie te nitki w ten sposób. Tak? Pokazuję jeszcze raz. Zobaczcie. W ten sposób. I teraz drut. Albo druty tutaj pod tą nitką biorą tą nitkę i przez tą pętelkę, która tu powstaje, mamy oczko. Teraz już mamy dwa. I znowu druty tutaj pod tą nitką tutaj biorą tą nitkę i przeciągają
i jest oczko. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że robi nam się tutaj taka jakby pętelka, więc zobaczcie, tymi drutami trzeba się tutaj wbić w tą pętelkę i przeciągnąć nitkę. I w ten sposób narzucamy sobie nasze oczka. Staramy się, aby te oczka tutaj w miarę równo były rozłożone na tych drutach. Albo je zaciskamy, albo robimy luźno. Staramy się w miarę równomiernie to zrobić, żeby po prostu ładnie tutaj ta góra wyglądała. Słuchajcie, narzucamy sobie te oczka i będzie ich 56. Zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Mam 56 oczek. I teraz robimy tak. Wszystkie oczka przeciągamy sobie na żyłkę i wyciągamy jeden drut, czyli ciągniemy sobie za żyłkę i wyciągamy sobie jeden drut. Teraz mamy wszystkie oczka już na żyłce. I teraz, słuchajcie, robimy tak. Przeciągamy sobie oczka gdzieś na środek tej naszej żyłki. W środku, mniej więcej po środku tych wszystkich oczek, zobaczcie, wyciągamy sobie żyłkę. Zobaczcie, wyciągamy żyłkę i wrzucamy oczka na druty. Tak to wygląda. I teraz, po pierwsze, musimy sprawdzić, czy nasze oczka nie są przekręcone. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak to u mnie wygląda. Tutaj one są połączone, tu nie. Zaraz będziemy je łączyć i pracować w okrążeniach. Więc tak, czy nasze oczka są przekręcone? Przekręcone, czyli coś takiego, tak? Żeby później nam się tu bardziej nie skręciło, bo wszystko się przekręci i będzie trzeba pruć. Wszystko musi być skierowane w tym samym kierunku. Zobaczcie, tutaj i tutaj. Tak? Widać to? Ok. I teraz. Nitka, która tutaj jest naszą końcówką, ona już sobie wisi, po prostu nie będziemy z niej korzystać. Nitka, która prowadzi do kłębka, jest tutaj i prowadzi tutaj, tak jakby z tej strony, tu gdzie jest nasz prawy drut. Czyli nie tak, gdzie lewy drut, tylko tak, gdzie jest prawy drut. Bo będziemy zamykać okrążenie i pracować w tym kierunku, co jest istotne właśnie. I teraz można sobie tutaj włożyć marker jakiś, o, żeby zaznaczyć, że to jest początek i koniec okrążenia. Ja nie będę tego robiła, bo po prostu będę wiedziała, że tu jest mój początek i koniec okrążenia. Wy też nie musicie tego robić, po prostu zawsze tu w tym miejscu będzie początek i koniec. Ja nie będę zmieniała pozycji tych drutów. Cały czas będzie tak, więc będzie wiadomo, że to jest właśnie tu. Ale jeżeli Wy na przykład jesteście osobami początkującymi, Wam będzie po prostu łatwiej, jeżeli włożycie sobie ten marker. Będziemy, słuchajcie, pracować Magic Loopem, czyli tak. Będziemy przerabiać sobie najpierw ten drut, tak, oczka z tego drutu, później z tego. I znowu z tego i z tego. I tak w kółko będziemy przerabiać. Na samym początku będziemy przerabiać oczka ściągaczem. Jeden na jeden, czyli jedno oczko prawe i jedno oczko lewe. I teraz uwaga, będę pokazywała, jak to zrobić. Nitka, zobaczcie, cały czas prowadzi tutaj z prawego drutu. Widać to. Ale my tym prawym drutem będziemy przerabiać już tutaj to, co jest na lewym drucie, tak? I jak to robimy? Zobaczcie. Ten prawy drut wyciągamy i nim po prostu pracujemy. Czyli oczka w tym momencie tutaj są na żyłce, te są na drucie, na lewym drucie są oczka i my będziemy właśnie teraz przerabiać sobie je. I teraz tak, robimy oczko prawe. Jak robimy oczko prawe? Wkłuwamy się z tej strony, przeciągamy nitkę i to, co na lewym drucie ściągamy, a na prawym mamy zrobione oczko prawe. Robimy oczko lewe, nitka ląduje tutaj z przodu, wkłuwamy się z tej strony, nitka oplata drut i przechodzi na drugą stronę.
Oczko prawe, z tej strony. Wkłuwamy się i przeciągamy nitkę. Dalej. Oczko lewe robimy tak, że nitka jest z przodu. Wkłuwamy się tutaj z tej strony. Nitka oplata drut i mamy oczko lewe. I uwaga, znowu prawe. Z prawym myślę, że nie ma większego problemu, ale lewe tu już może być trochę problem, dlatego pokazuję jeszcze raz. Wkłuwamy się z tej strony. I teraz uwaga, nitka oplata drut, co oznacza, że nitka przechodzi nad drutem, nie pod drutem, nad drutem. I mamy. I znowu prawe, lewe. Prawe, lewe. Prawe, lewe. I tak robimy, słuchajcie, tutaj do końca tego drutu. Zrobiłam tutaj te oczka do końca drutu, tak, widać. Ok. Przewracamy sobie tutaj tą naszą robótkę. I teraz te oczka, które tutaj były na drucie, jeszcze nie były przerobione, wrzucamy je na drut, co oznacza, że ciągniemy za tą żyłkę. Tak, i ten drut tutaj wkładamy właśnie tutaj w te oczka. Tutaj ta nitka, końcóweczka. O. Tak, i to jest właśnie to, że się plącze tutaj to wszystko przez... O, właśnie. O, dobra. Więc mamy teraz już, zobaczcie, te z jednej strony przerobione, tak, na tym drucie, a na tym nie. Więc będziemy robić dokładnie tą samą sytuację. Ja skończyłam tutaj na oczku prawym, więc kolejne oczko będzie lewe. I zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda. Widzicie? Znowu tu od prawej strony jest nasza nitka. Tutaj są te wszystkie rzeczy przerobione, oczka przerobione. Tu nie są przerobione, czyli znowu drut prawy. Drut prawy sobie wyciągamy, widać to, wyciągam sobie ten drut. I tutaj będę przerabiała. Czyli znowu oczko lewe, u mnie jest właśnie tutaj lewe, bo ostatnie było prawe, więc lewe, prawe, lewe, prawe, tak. I pamiętajcie, że zawsze możecie sobie cofnąć ten film, zatrzymać i spowolnić, czyli wchodzicie w ustawienia tego filmu i tam można sobie ustawić, jak szybko ten film będzie leciał. Zawsze możecie to sobie tam ustawić, co jest bardzo ważne. I słuchajcie, przerabiamy sobie ten ściągacz tutaj do końca tego rzędu. Przerobiłam, co oznacza, że cały jeden rząd mam już przerobiony. Tak wygląda nasza sytuacja. Wkładamy sobie wszystkie oczka tutaj na te druty. Tak to wygląda. Czyli mamy wszystko tutaj przerobione, wszystkie oczka przerobione. Mamy już połączone okrążenie tutaj, widać. I przerabiamy sobie dalej, czyli robimy dokładnie to samo. O, nitka jest tutaj, zobaczcie. Od prawego drutu idzie. Tak. I znowu wyciągamy sobie ten drut, czyli robimy drugie okrążenie, wyciągamy sobie ten drut i rozpoczynamy znowu od oczka prawego, bo tutaj było oczko prawe, więc rozpoczynam od oczka prawego. I znowu oczko lewe. Tu jeżeli chodzi o ten ściągacz jeden na jeden, to ważne jest, aby nad oczkiem prawym było oczko prawe, a nad oczkiem lewym było oczko lewe, bo inaczej wyjdą Wam jakieś różne rzeczy. Warto jest również zapoznać się z tymi oczkami, czyli zobaczyć, jak ono wygląda,
żeby po prostu wiedzieć, które to jest oczko prawe, a które to jest oczko lewe, żeby po prostu nie liczyć sobie od początku rzędu cały czas prawe, lewe, tylko po prostu wiedzieć, że teraz będzie oczko prawe, a później oczko lewe. To jest dosyć istotne, bo po prostu będzie Wam później łatwiej przerabiać te oczka. Słuchajcie, dochodzę sobie tutaj do końca tego mojego drutu i chcę Wam pokazać, jak to tutaj wygląda ten manewr. Tutaj mam oczko lewe i prawe. Tak. Przekładam sobie tutaj tą moją robótkę. Na te oczka wrzucam drut. O. Tak. I znowu robię to samo, czyli wyciągam ten drut i przerabiam. U mnie to jest oczko lewe tutaj, prawe, lewe. I tak robię do końca rzędu. Ok, zrobiłam. Czyli mamy już dwa pełne rzędy zrobione. I będziemy robić teraz rząd kolejny. Ja już Wam nie będę tego pokazywała, dlatego że dalej po prostu robimy nasz ściągacz cały czas w okrążeniu od początku. Jeżeli ktoś, tak jak mówię, zgubił się, można sobie cofnąć film, zatrzymać, spowolnić, spróbować jeszcze raz. I my sobie, słuchajcie, cały czas robimy ściągacz. I teraz, jeżeli chodzi o ściągacz, to Wy ten ściągacz możecie zrobić tak długi, jak chcecie. To tutaj od Was zależy. Może on być super króciutki, tak naprawdę zrobiony z dwóch, trzech rzędów, może więcej, albo w ogóle jakiś taki super długi. To tutaj od Was zależy, to będą Wasze skarpetki, więc ważne, żeby mieć to właśnie na uwadze. I robimy sobie cały czas nasz ściągacz. Zobaczcie, tak wygląda mój tutaj ściągacz. Ja już dłużej nie będę robiła, tyle mi wystarczy. Już tutaj sobie mierzę, żebyście widzieli. No tutaj jest tak 5,5 cm. Też weźcie pod uwagę, że ten ściągacz, on troszeczkę się rozejdzie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Zobaczcie, jaka jest różnica. To jest taki sam, tak samo długi ściągacz, tylko że on tutaj jest naciągnięty już, więc weźcie to pod uwagę po prostu, że i tak ten ściągacz się troszeczkę zmniejszy, że tak powiem. Dobra. Będziemy, słuchajcie, teraz przerabiać sobie nasz wzór i już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Czyli wzór mamy z przodu naszej skarpetki, a z tyłu mamy sam jersey. Tak? Przód skarpetki, tył. I teraz, po pierwsze, skąd wiem, że tutaj jest początek mojego rzędu, skoro nie używam markera? Zobaczcie, tutaj wisi cały czas moja nitka, którą używałam, żeby narzucić swoje oczka. Nie zmieniałam tutaj pozycji tych drutów, dlatego wiem, że to jest właśnie początek i koniec mojego okrążenia. Będę teraz rozpoczynała nowe okrążenie. I teraz przód to będzie właśnie tutaj mój wzór i tył to będzie jersey. Jeżeli chodzi o przód, to na ten wzór wykorzystamy sobie 29 oczek. Policzcie sobie tutaj 29 oczek, włóżcie tutaj marker, ewentualnie wyciągnijcie sobie żyłkę w takim miejscu, tak jak ja, zobaczcie, tutaj z przodu mam 29 oczek, a z tyłu jest reszta, czyli będę wiedziała, że cały ten przód tutaj to będzie właśnie ten mój wzór, a tył to będzie mój jersey. Dobrze. Więc zaczynamy sobie nasz wzorek, wyciągamy sobie nasz drut i rozpoczynamy. I teraz uwaga, pierwsze oczko będzie zawsze oczkiem lewym. Drugie oczko również sobie zrobimy tym razem lewe, czyli mamy dwa oczka lewe, oczko prawe, trzy oczka lewe, raz, dwa,
Dalej, oczko prawe, 3 lewe, raz, 2, 3. I tak, słuchajcie, przerabiamy sobie do końca, czyli jedno oczko prawe, 3 oczka lewe. I tu na końcu wychodzi jedno oczko prawe i 2 oczka lewe, tak? Czyli tak samo jak zaczynaliśmy od dwóch oczek lewych. Dobra. Więc tutaj mamy ten wzór, to jest początek naszego rzędu. Przechodzimy na drugą stronę, gdzie robimy sam jersey, czyli same oczka prawe. Tak, same oczka prawe do końca tutaj już naszego rzędu. I znowu, jesteśmy na początku naszego rzędu, czyli z tej strony tutaj, gdzie będziemy przerabiać nasz wzór. I drugi rząd będzie wyglądał tak. Pierwsze oczko lewe, zawsze tu będzie pierwsze oczko lewe. Pierwsze i ostatnie to są tutaj oczka lewe w tym wzorze. Kolejne oczko zrobimy sobie prawe, prawe, kolejne prawe i prawe, czyli trzy oczka prawe. Kolejne oczko lewe, jedno lewe i trzy prawe. Raz, dwa, trzy. Jedno lewe i trzy prawe. Raz, dwa, trzy. I kontynuujemy. I zobaczcie, mamy kolejny rząd, czyli tutaj dochodząc do końca było ostatnie oczko lewe. Tak jak cały czas będzie. Pierwsze i ostatnie będą to oczka lewe. Z tyłu mamy jersey, ja już to przerobiłam i jestem tutaj przy rzędzie trzeci. Czyli rozpoczynamy rząd trzeci. I teraz uwaga, nasz wzór będzie się składał z tych dwóch rzędów, które pokazałam i cały czas będzie trzeba je robić na zmianę. Czyli teraz robimy rząd trzeci, który będzie wyglądał tak jak ten rząd pierwszy, który Wam pokazałam. Robimy oczko lewe. I kolejne znowu jest lewe, czyli dwa lewe z przodu. Później mamy oczko prawe i trzy lewe. Raz, dwa, trzy. Jedno oczko prawe i trzy lewe. Raz, dwa, trzy. I znowu jestem przy rzędzie czwartym, czyli będę pokazywała Wam tak, jak pokazywałam Wam rząd drugi. Oczko lewe, tak jak na samym początku i później mamy prawe, raz, dwa, trzy. Oczko lewe i prawe, raz, dwa i trzy. Lewe i prawe, raz, dwa i trzy. I słuchajcie, tak będziemy kontynuować te dwa rzędy na zmianę cały czas. I jeszcze tu Wam chcę Wam troszeczkę poopowiadać w tym wzorze, żeby było Wam łatwiej. Czyli zobaczcie, nad oczkiem prawym jest zawsze oczko prawe, widzicie tutaj? A nad oczkiem lewym tutaj jest oczko lewe. Pomiędzy mamy ryż, czyli taka przeplatanka, raz lewe, raz prawe, raz lewe, raz prawe. Czyli zawsze prawe, później ryż, później zawsze prawe, ryż i zawsze prawe. I tak cały czas powtarzamy te dwa rzędy, będziemy je przerabiać. Czyli długość tutaj tej skarpetki robimy sobie, właśnie tę część robimy tak długą, jak potrzebujecie. To od Was zależy, jak ona długa tutaj będzie. Czy to będzie super długie, czy krótsze, może być też taka krótka skarpetka. To tutaj od Was zależy. Ok, zobaczcie, tak to u mnie wygląda. Ja już zrobiłam tę część, dłużej już robić nie będę. Jeżeli chodzi tutaj o długość, powiem Wam, jak mi to tutaj wyszło. Jeżeli chodzi o całość, mamy 14,5 cm. Jeżeli chodzi o sam tutaj ten moment bez ściągacza, to jest jakieś 9,5 cm. Ale oczywiście Wy robicie tę część tak długą, jaką chcecie. To tutaj od Was zależy. Więc pamiętajcie o tym. I teraz uwaga, będziemy robić, słuchajcie, piętę. Pięta, czyli ta w sumie najbardziej ciężka sprawa, ale tak naprawdę nie jest. To jest bardzo, bardzo proste do wykonania. Ten moment będziemy robić piętę rzędami skróconymi. I teraz tak.
Piętę robimy sobie tutaj z tyłu, na tych tylnych oczkach, czyli tutaj, gdzie mamy jersey, tak? Bo tu z przodu cały czas będzie szedł ten nasz wzór, więc tu, gdzie mamy jersey, będziemy robić piętę. Mamy oczek 27 i trzeba je podzielić, więc możecie sobie włożyć markery, tak jak ja włożyłam. Mamy po 8 oczek z każdej strony, czyli tutaj mam 8 oczek, marker, tu z tyłu też mam 8 oczek i jest marker, a po środku mamy oczek 11, czyli 8, 11 i 8. Tak to wygląda. I teraz tak, będziemy pracować rzędami skróconymi, czyli zobaczcie, tutaj ja mam moją nitkę tutaj, tu skończyłam. I będziemy pracować sobie tak, że będziemy najpierw przerabiać oczka stąd dotąd i będziemy pracować teraz w rzędach generalnie, więc będziemy pracować stąd dotąd i co jedno oczko będziemy się przybliżać do tych markerów. Tak będziemy pracować w jedną i w drugą stronę, aż przybliżymy się do tych markerów. Tutaj ten środek jest, nie ruszamy tego środeczka, czyli będziemy się przybliżać do tych markerów. Później przerobimy sobie w okrążeniu ze dwa rzędy i zrobimy znowu rzędy skrócone, ale w drugą stronę, czyli nie będziemy się przybliżać do markerów, a oddalać. Czyli będziemy robić w tej z powrotem, ale coraz dalej, aż wszystkie te oczka przerobimy i będziemy mieć naszą piętę skończoną. I ona wtedy tak będzie pięknie wyglądała. Dzięki rzędom skróconym właśnie ta część tutaj jest tak jakby tą naszą piętą. Widzicie? To jest właśnie ta część. Ona jest taka jakby, no to jest po prostu zrobione miejsce na piętę. O, tak. Więc słuchajcie, bierzemy się do roboty. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czyli jesteśmy w tym momencie, tak, skończyliśmy sobie jersey i będziemy tak jakby wracać. Już Wam pokazuję, jak to będziemy robić. Generalnie będziemy korzystać z rzędów skróconych niemieckich. Ja je lubię najbardziej. Wy, jeżeli chcecie skorzystać z innych, to jak najbardziej tutaj jest też taka możliwość. A jeżeli nie potraficie żadnych, no to wtedy robimy te razem. I teraz tak, zobaczcie. Nitka jest z przodu, a my przenosimy oczko tutaj na ten drut, tak, i zobaczcie, zawijamy tak jakby dookoła tego drutu i pracujemy. Widzicie, przerabiamy sobie te oczka lewe i jedziemy sobie tak do samego końca tego rzędu, czyli przerabiamy sobie tutaj te nasze oczka, oczkami lewymi. Tak, przenosimy markery, oj. Przenosimy markery. Przerabiamy sobie tą całość do samego końca tego rzędu, czyli tutaj. Zobaczcie, ostatnie oczko przerabiam na lewo. Tak, czyli całe tutaj wszystkie oczka przerobiłam, przekładam na drugą stronę, ok, i znowu będziemy zawracać, czyli to oczko, zobaczcie, nitka jest z przodu, to oczko przenosimy na ten drut, zaciągamy tutaj i też oplatamy tak jakby ten drut, tak o, robimy, mam nadzieję, że to widać. Czyli tak robimy, aby nitka znalazła się z tej strony. I przerabiamy sobie oczkami prawymi. Już Wam pokazuję dokąd. Dokładnie tutaj jedno oczko przed. Czyli to oczko, które było wykorzystane w poprzednim rzędzie do tego, żeby zrobić właśnie tą zawrotkę. Nie przerabiamy tego oczka, tylko zatrzymujemy się jedno oczko przed. Tak. To oczko będzie widać, bo ono jest takie podwójne. Zobaczcie. O,
jeszcze jedno oczko. I zobaczcie, to oczko tutaj widać, ono jest takie podwójne. My go nie przerabiamy, zostawiamy i to jest jedno oczko. To jest jedno oczko. Ono wygląda, jakby tu były dwa oczka. To jest jedno oczko. To oczko zostaje tu na tym drucie. My przewracamy sobie naszą robótkę i robimy dokładnie to samo. Nitka jest z przodu, czyli kolejne oczko. Teraz zobaczcie, przenosimy kolejne oczko. Tak. Zaciągamy, zawijamy, tak żeby nitka znalazła się z tyłu tutaj i przerabiamy sobie oczkami lewymi. Znowu cały ten rząd, ale też zatrzymujemy się jedno oczko przed. Czyli już nie przerabiamy tak jakby tych wszystkich oczek, tylko właśnie zatrzymujemy się jedno oczko przed, czyli to oczko, które zostało wykorzystane w poprzednim rzędzie, nie przerabiamy go. Zatrzymujemy się przed i też łatwo będzie zobaczyć to oczko, bo ono też jest takie podwójne. To są takie, że tak powiem, dziwne oczka i je widać po prostu z daleka i przed nim się będziemy zatrzymywać. Już tutaj z Wami przerobię cały ten rząd właśnie do tego oczka. Tak, mamy tutaj jeszcze jedno oczko do przerobienia. I zobaczcie, tutaj jest to oczko, które zostaje. Ono jest właśnie takie podwójne. Widzicie to? To widać, że ono jest takie podwójne. Nie przerabiamy, zostawiamy na tym drucie. Przewracamy naszą robótkę. Nitka jest z przodu. I zobaczcie, przenosimy to oczko na ten drut. Zaciągamy, oplatamy tak, aby nitka była z tej strony. Jesteśmy na stronie prawej. Przerabiamy oczkami prawymi. Jak się domyślacie, właśnie będziemy robić to do tego momentu, czyli tutaj mamy jedno oczko, tutaj mamy drugie oczko, czyli do tego momentu i cały czas będziemy się zbliżać do tych markerów z tej strony oraz z tej strony. Pokażę Wam jeszcze raz tutaj z tej jednej strony, a później już będziecie sami już robić do tych markerów. Bo to już po prostu będzie się powtarzało cały czas to samo, aż do momentu, jak dojdziemy do markerów. Czyli przerabiamy sobie tutaj. Tak, jeszcze jedno oczko. I tu widzicie, jest to oczko podwójne. Tu jest jedno, a tu jest drugie. I my się zawracamy. Przenosimy to oczko z nitką z przodu. Zaciągamy, zawijamy tak, aby nitka była tutaj z tyłu i przerabiamy sobie oczka lewe i cały czas, słuchajcie, przerabiamy w ten sposób, aż dojdziemy do markerów. Ok, i ja już tutaj jestem, to jest już mój ostatni raz, kiedy po prostu zawracam. Tutaj mam wszystkie oczka przerobione, widać, one są takie właśnie śmieszne. I zawracam sobie tutaj ostatni raz. Tak. Przekładam marker. One cały czas nam jeszcze będą potrzebne. Przerabiamy sobie tutaj środek naszej pięty. Przekładamy marker i przerabiamy tutaj te oczka. I teraz uwaga, bo one są podwójne, żeby tutaj nie zrobić czegoś tam, wiecie, zobaczcie, to jest to oczko, ono jest jedno, takie podwójne, tu się wbijamy i je przerabiamy. I kolejne. I kolejne. Tak, wszystkie te oczka przerabiamy sobie w ten sposób. I ostatnie przerabiamy. Czyli z tej strony mamy przerobione, ale z tej nie. Tutaj mamy te nasze podwójne oczka. I co teraz robimy?
Teraz przerabiamy sobie tutaj przód naszej skarpetki i generalnie całość przerobimy sobie tak dwa rzędy. Przerobimy sobie dwa rzędy, dwa okrążenia, niech będzie tak, dwa okrążenia tutaj całej tej naszej skarpetki i będziemy w drugą stronę przerabiać, naszą piętę. I później to już z górki, że tak powiem. Dobra, lecimy tutaj do końca. Jesteśmy tutaj, czyli przód przerobiłam. Jestem tutaj, gdzie są te podwójne oczka. Na nie uważamy, bo tutaj też są takie właśnie podwójne oczka. Okej, ja mam kamerę i trochę mi ciężko, ale wiecie, o co chodzi. Tutaj trzeba tak się wbić, żeby nic tutaj nie zgubić. Przerabiamy sobie te oczka. Okej. Dobra. No i mamy. I teraz słuchajcie, przerabiamy sobie naszą piętę do końca. Jeszcze raz przerobimy sobie tutaj ten przód. I zatrzymamy się tutaj, czyli robimy całość tu do końca, całość z przodu i zatrzymujemy się tu przy tym markerze. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem tutaj, czyli przód cały zrobiłam. Zrobiłam całą tutaj piętę, zatrzymałam się za markerem. Tak? I teraz robimy tak. Robimy dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę. Co oznacza? Wcześniej robiliśmy, przerabialiśmy w te i z powrotem, żeby zbliżyć się do markerów. Teraz też będziemy robić w te i z powrotem, ale będziemy się od tych markerów oddalać, czyli w drugą stronę będziemy robić. No i właśnie w tym celu, zobaczcie, przerabiamy jeszcze jedno oczko, czyli jesteśmy za markerem. Przerabiamy to oczko. Odwracamy robótkę. Robimy dokładnie to samo, czyli przenosimy nasze oczko. Przekręcamy je, w sensie tą nitkę, tak żeby nitka była z przodu. Marker przenosimy. Przerabiamy na lewo, czyli lewymi oczkami tutaj środek naszej pięty. I idziemy sobie do drugiego markera. Zaraz za którym również sobie zawrócimy. Tak. Przenosimy marker. I teraz uwaga. Przerabiamy oczko lewe. I od razu zawracamy. Przenosimy oczko, nitka z tyłu, marker i jesteśmy na stronie prawej. Przerabiamy prawymi oczkami do naszego markera. O tutaj. Marker przenosimy i uwaga, od razu za markerem mamy to podwójne oczko, widzicie? I je przerabiamy kolejne oczko i zawracamy. Czyli po prostu w drugą stronę, tak jakby robimy te rzędy skrócone. Tutaj na lewo sobie wszystko robimy i dokładnie z drugiej strony będzie dokładnie to samo, czyli też będzie podwójne oczko, które będzie trzeba zrobić. Dobra, przerabiamy sobie. Okej. I marker. Podwójne oczko tutaj jest. Widać, jest takie dziwne. Przerabiamy je na lewo. Tutaj uważamy, na lewo je przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na lewo.
i obracamy robótkę. I ja już Wam nie będę tego pokazywała, bo myślę, że już rozumiecie, o co chodzi. Cały czas w tej z powrotem będziemy robić do momentu, aż przerobimy te wszystkie oczka, te wszystkie po bokach. Oczywiście w środku nie ruszamy. I tutaj za każdym razem jest to podwójne oczko, trzeba je przerobić, później kolejne i zawracamy. I tak samo na lewej. Podwójne oczko przerabiamy, przerabiamy kolejne i zawracamy. Zobaczcie, ja tu mam już ostatnie lewe oczko, żeby je po prostu tutaj ogarnąć. Podwójne przerabiam i ostatnie przerabiam i zawracam. Jak już zawrócę, to pięta będzie gotowa. Zobaczcie, tak wygląda nasza pięta. Bardzo fajnie. Czyli tutaj już zawracam i jadę w tę stronę i już kontynuuję pracę mojej skarpetki dookoła, tak jak wcześniej. Czyli na górze mamy wzór, na dole mamy jersey. I pamiętamy oczywiście tutaj, jak zrobimy sobie to do końca, tutaj przerobimy ten wzór, to tu właśnie będzie jedno podwójne oczko, które będzie właśnie trzeba przerobić, tak jak wcześniej przerabialiśmy, czyli jako normalnie, jako oczko jedno, tak. Więc pięta gotowa. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze Wam poszło. Czyli jesteśmy, słuchajcie, w tym miejscu. O, w tym miejscu. I teraz będziemy przerabiać sobie stopę naszą cały czas właśnie tak jak trzeba, aż do palców. Więc ja już Wam dalej nie będę tutaj pokazywała. Mam nadzieję, że tutaj z tą piętą nie było żadnych problemów, że wszystko dobrze poszło. No i co? Przerabiamy sobie dalej. Dobrze, zobaczcie. Tak to wygląda. Tak wygląda nasza skarpetka. Zostały nam jeszcze palce, ale powiem Wam, ile tutaj mamy. Oczywiście wiadomo, to musicie tutaj już pod siebie tak naprawdę. No, tu jest około 14 cm od tutaj tej pięty. Ale najlepiej jest, jak sobie przymierzycie tą skarpetkę, zobaczycie, jak ona wygląda, jak ona leży. Ona w tym momencie powinna kończyć się tak troszeczkę w okolicy palców, już trochę nachodzi na palce i warto jest ją troszeczkę sobie jeszcze naciągnąć, żeby mieć pewność. Pamiętajcie, że ta skarpetka będzie jeszcze wyprana, więc może się troszeczkę wydłużyć, będziecie ją nosić, więc może się troszeczkę wyciągnąć, więc trzeba to mieć na uwadze. Oczywiście też ważne, żeby nie zrobić jej za małej, no ale też, żeby nie zrobić jej za dużej. Dobra, więc tak, zostały nam palce, czyli tutaj ta część nam została, czyli mamy już wszystko zrobione. Mamy tutaj ściągacz, mamy nogę, mamy piętę, mamy stopę i teraz zostaje nam ściągacz, który będziemy, nie ściągacz, tylko palce, które będziemy robić, tak jak widzicie, tutaj z jednej i z drugiej strony, czyli będziemy je tutaj sobie redukować. W sensie oczka będziemy redukować i tak. Dobra. Więc tak. Robimy to w taki sposób, że z tej strony mamy początek naszego rzędu. Ja wiem, ponieważ mam niteczkę tutaj z tej strony, że to jest początek mojego rzędu. Nie ruszałam tych drutów stąd, one cały czas są tutaj w tym jednym miejscu, dlatego wiem, że tutaj jest cały czas w tym samym miejscu jest właśnie ten początek rzędu, a z tej strony ta druga część, czyli jesteśmy tutaj w połowie. Jeżeli u Was tak nie ma, to warto jest włożyć sobie tutaj pomiędzy markery, żeby było wiadomo, że to jest właśnie w tym miejscu. Nie będziemy już przerabiać tutaj tego wzoru, będziemy w okrążeniach pracować jerseyem, czyli już wzoru nie przerabiamy. I uwaga, robimy tak. Wyciągamy oczywiście ten tutaj drut. Będziemy, słuchajcie, jeszcze Wam tylko powiem, będziemy redukować nasze skarpetki tutaj, tutaj i po tych samych stronach z drugiej strony, czyli tutaj i tutaj, czyli łącznie 4 razy w okrążeniu. I robimy to tak. Przerabiamy sobie jedno oczko na prawo i tutaj przerabiamy dwa oczka razem. W ten sposób.
żeby one skierowały się w tę stronę. Jedziemy sobie oczkami prawymi do końca tutaj tych oczek, które mamy na drucie, aż zostaną nam trzy oczka, czyli trzy oczka muszą tutaj sobie zostać. Tak, czyli jedziemy sobie tutaj oczkami prawymi samymi, aż zostaną nam trzy oczka. Dobra. Mamy to. Mamy trzy oczka i tutaj redukujemy w taki sposób, że dwa oczka przenosimy, czyli jedno oczko, zobaczcie, przenosimy tak jakbym przerabiała na prawo, czyli przenoszę sobie to oczko na ten drut. Przenoszę drugie oczko również w ten sam sposób. Lewym drutem wbijam się tutaj i przerabiam na prawo. Kolejne oczko przerabiam na prawo. Dzięki temu to zmniejszanie ułoży nam się w tę stronę. Czyli pierwsze w tą stronę, a drugie w tę stronę. Idziemy sobie na drugą stronę naszej skarpetki i z drugiej strony będziemy robić dokładnie to samo, czyli będzie dokładnie takie samo zmniejszanie, czyli tutaj mamy oczko prawe i dwa oczka razem. W ten sposób. I jedziemy sobie do końca. Naszego rzędu. Dobra. I słuchajcie, z tej strony zmniejszamy w taki sposób, że to oczko przenosimy jak do przerobienia na prawo, drugie oczko przenosimy jak do przerobienia na prawo, lewym drutem się wkłuwamy i przerabiamy na prawo. I ostatnie oczko przerabiamy na prawo. Kolejny rząd przerabiamy po prostu nasze oczka oczkami prawymi, czyli nie zmniejszamy sobie tutaj. Będziemy zmniejszać nasze oczka w co drugim rzędzie. Czyli teraz mamy rząd bez zmniejszania, tylko same oczka prawe. I znowu będziemy sobie zmniejszać, czyli mamy tak, dwa rzędy za sobą, w jednym zmniejszaliśmy, drugi to było przerabianie samych oczek prawych i w kolejnym znowu zmniejszamy. Robimy to dokładnie tak samo jak rząd pierwszy, czyli przerabiamy pierwsze oczko i dwa kolejne przerabiamy razem. I jedziemy sobie na koniec tego rzędu. Zatrzymujemy się tutaj trzy oczka przed końcem. I jedno oczko przenoszę, drugie oczko przenoszę, lewym drutem się wbijam i przerabiam na prawo. I z drugiej strony robimy dokładnie to samo, a później znowu nie będziemy przerabiać, czyli będziemy redukować w co drugim rzędzie. No i ja już Wam tutaj tego pokazywać nie będę, bo myślę, że tutaj doskonale już rozumiecie, o co chodzi. Pamiętajcie, że zawsze możecie cofnąć ten film, zobaczyć go jeszcze raz, spowolnić, zatrzymać i tak dalej, żeby po prostu Wam było łatwiej, żeby można było zobaczyć jeszcze raz pewne rzeczy. I słuchajcie, redukujemy tak cały czas. Dobrze, zobaczcie, tak to wygląda. Zostawiłam sobie na końcu 11 oczek, czyli z jednej i z drugiej strony mam po 11 oczek. I teraz tak, ponieważ w momencie, kiedy robiliśmy piętę, to tutaj, znaczy, tak były rozłożone oczka tutaj ze względu na ten wzór i tak dalej, że z tyłu były dwa oczka więcej niż tutaj z przodu. Dlatego jeden rząd zrobiłam w taki sposób, że tutaj przód przerobiłam, w sensie zredukowałam te oczka tak jak trzeba, a tutaj nie. I tak zrobiłam tylko raz. Dzięki temu z jednej i z drugiej strony mam po 11 oczek. Jestem na początku mojego rzędu i będziemy teraz zamykać te skarpetki. Ucinamy sobie nitkę, bierzemy igłę i będziemy teraz zszywać.
I robimy to w taki sposób. Wkłuwamy się tutaj z tej strony, jak do przerobienia na prawo, ściągamy to oczko i wkłuwamy się w kolejne oczko z tej strony. Zobaczcie. Przeciągamy nitkę. Z drugiej strony wkłuwamy się tak, jakby tutaj, o, do przerobienia na lewo, ściągamy to oczko, wkłuwamy się z tej strony, przeciągamy nitkę. I powtarzamy te ruchy. Wkłuwamy się z tej strony. I teraz z tej i tutaj. Jeżeli będzie to słabo widać, zostawię Wam link w opisie tutaj do filmu, żeby nie było wątpliwości. Okej, tutaj cały czas robimy ten sam ruch. Tak robimy do końca ze wszystkimi oczkami. Tutaj zamykamy sobie, zobaczcie, tak to w ogóle wyszło. Tutaj zamykamy sobie te oczka. Ja się po prostu wkłuwam tutaj do środka. No. Dokładnie. I na drugiej stronie zabezpieczam sobie tą niteczkę, żeby nic się tutaj nie wydarzyło. Robię takie supełki. Okej. W ten sposób. I tutaj już ucinam tą nitkę. Została mi tylko jedna nitka do schowania, ta na samej górze. A tak właśnie wyglądają nasze skarpetki. Trzeba je teraz oczywiście wyprać, zablokować i gotowe. Dajcie mi koniecznie znać, czy film był dla Was zrozumiały, jasny i czy macie teraz swoją parę skarpetek z takim fajnym wzorkiem. Dajcie znać. Pozdrawiam Was. Hej!